Ostatnio tutaj jeden widz zadał mi pytanie, czy powinieneś do końca ufać kobietom. Jak to z tym jest? Czy w ogóle powinno się podpisywać intercyzy, dążyć do rozdzielności majątkowej? Słuchaj, no każda sytuacja jest inna. Ja natomiast wiem jedno, ty nie powinieneś do końca ufać kobietom, tylko powinieneś ufać sobie. Więc słuchaj, nawet jak widzisz, że związek się fajnie rozwija, to może tak być przez parę miesięcy, oby było tak przez parę lat, ale nigdy nie wiesz, jakaś mucha mi tu lata, ile tak naprawdę potrwa to wasze szczęście, bo są różne sytuacje. Tak jak mówiłem, często faceci popełniają takie błędy, że poznają dziewczynę, która jest po rozstaniu z innym facetem, ta dziewczyna wraca do tego faceta, więc zawsze powinieneś mieć takie nastawienie, że jakby nie dajesz wszystkiego kobiecie od razu, to po pierwsze, ale też zachowujesz pewną taką poniekąd asertywność i to, że spotykasz się z dziewczyną, ale jakby od razu nie wykładasz jej serca na tacy, ona sobie na pewne rzeczy powinna zasłużyć. Podobnie jest też ze sprawami materialnymi. Jak się spotykasz z dziewczyną, no to też dziwnie wychodzi, jak ty na każdym spotkaniu będziesz za wszystko stawiał, płacił za każdą kawę. Jeśli nic nie wychodzi z jej strony, no to zdecydowanie jest to negatywny sygnał tego, że ona też nie inwestuje. I generalnie taka kobieta jest próżna i liczy na to, że to ty będziesz ją sponsorował, będziesz jej wszystko fundował. Więc przemyśl to, co powiedziałem i generalnie zadbaj o swoje bezpieczeństwo finansowe w związku, o to, żebyś ty miał dobrze. Częsty błąd, który też faceci popełniają, to już kiedyś mówiłem, też związany poniekąd z tym, że tracisz finansowo, materialnie w związku, to jest to, jak dziewczyna się do ciebie wprowadzi. Jak się do ciebie wprowadzi, to ty za wszystko zazwyczaj płacisz, za mieszkanie, za jedzenie, za utrzymanie, ona nie robi nic. No i kończy się to tak, że ty znowu przeinwestowujesz, a kobieta stara się ciebie wychować na takiego żywiciela, już nie tego seksualnie atrakcyjnego faceta, kochanka, który ma dobre geny, żeby ją zapłodnić, tylko faceta, który jest żywicielem, który wszystko stawia, za wszystko płaci. Z czasem dochodzi do sytuacji, że kobieta ma postawę jeszcze bardziej roszczeniową, powinieneś mi samochód kupić. Oczywiście ona, część kobiet się w ogóle nie stara, nic nie robi, a ty masz wszystko jako ten dobry duszek, czy jej sponsor, bo tak to trzeba nazwać, jej fundować. Więc nie staraj się sprowadzić nigdy relacji z kobietami do tego typu sytuacji, że to ty wszystko fundujesz, a ona tylko korzysta. I tym bardziej niebezpieczne jest to, jak szybko z nią zamieszkasz, a to nie jest dziewczyna, z którą chcesz jeszcze być. Wtedy kobieta cię tak może zmanipulować, że będziesz sam dużo więcej inwestował i nawet się nie zorientujesz, jak to się dzieje, że ona ci już proponuje jakiś ślub, ty się w to pakujesz, a potem się okazuje, że to jest toksyczna dziewczyna, dochodzi do jakichś awantur, ty nie potrafisz z nią zerwać. No i kończy się tak, że ty pracujesz, zarabiasz pieniądze, przynosisz się do domu, macie jakieś dziecko, a ona nic od siebie nie daje, tylko cały czas coraz więcej wymaga. W międzyczasie kończy się sytuacja, jeśli chodzi o jakieś kontakty łóżkowe i ty jako mężczyzna na tym tracisz. Więc nigdy do końca nie ufaj kobiecie. Sobie powinieneś ufać bardziej niż kobiecie i powinieneś zawsze dbać o swoje bezpieczeństwo finansowe, emocjonalne. Dużo lepiej niż to, jak ona się stara, jak ona inwestuje, jak ona ci jakieś kolacje stawia, niż jak robisz to tylko i wyłącznie ty. Podkreślam, tylko i wyłącznie ty, bo część kobiet ma takie nastawienie, że fajnie jak facet na paru pierwszych randkach coś tam postawi, ale mimo wszystko to ona małymi krokami też powinna inwestować i naprawdę, no nie będę ci tutaj dramatycznych sytuacji opisywał, jak dzwonił do mnie ludzie zapłakani i dzwonił facet z Kielc 3 lata temu, że mu żona wszystkie pieniądze z konta wyjęła, sprzedała mieszkanie, wyrzuciła go na bruk. Dlaczego tak się stało? No dlatego właśnie, że nie trzymał się tych fundamentów, żelaznych zasad, jeśli chodzi o relacje z kobietami, o których ci tutaj opowiadam. No, żona go zdradzała przez ileś lat, on udawał, że nic się nie dzieje, nie chciał o tym wiedzieć, pracował ciężko za granicą, no i kobieta już w ogóle przestała go szanować i tak naprawdę zniszczyła mu całe życie. Więc ja nie mówię, że wszystkie kobiety takie są, ale ty zdecydowanie jako facet nie powinieneś nigdy, szczególnie jak to jest młody związek, do końca ufać kobiecie, tylko powinieneś zwracać uwagę na to, jak ona się zachowuje, co robi, gdzie jeździ, czy dużo imprezuje, czy ma koleżanki imprezowe. Nawet bardziej na to, jak się zachowuje, niż na to, co mówi. Bo kobiety różne rzeczy mówią,
nie do końca te rzeczy są też prawdziwe. Warto jednak weryfikować to na podstawie jej zachowania i nigdy do końca nie ufać dziewczynie. Tyle w tym materiale. Ja przypominam, że jutro jest już koniec promocji na te moje materiały podstawowe, 81% taniej. Także jeśli chcesz skorzystać, proszę kliknij, pobierz sobie. To jest naprawdę wiedza, która ułatwi Ci poznawanie kobiet, podryw, jak radzić sobie w relacjach z kobietami, jak generować emocje w kobietach. Na pewno dzięki temu będziesz szczęśliwszy i będziesz miał dużo więcej chęci, energii do życia. Jutro o północy kasuję tą stronę, więc zostało już nieco ponad 24 godziny. Jak usunę ten cały materiał, właściwie mniej niż 48 godzin, także polecam skorzystać, no bo jak nie skorzystasz, no to potem każdy taki kurs będzie kosztował dużo więcej. Myślę, że teraz jest dobra okazja, żeby podjąć jakiś wybór. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym wideo. Hej!